Dzień dobry. Cześć, cześć. To co? Będziemy pomału zaczynać. Michał, powiedz mi, dlaczego ten wybór dostawcy, dobrego dostawcy palet drewnianych ma kluczowe znaczenie? Dzień dobry, Michał Sajewicz, firma Markus Sajewicz, spółka Zależ Migrodu. Serdecznie Państwa witam na tym webinarze i spieszę już z odpowiedzią, dlaczego jest to takie kluczowe. Dlaczego? Bo dobry dostawca palet dostarczy nam produkt w ilości, jakości, cenie, terminie zgodnym z oczekiwaniami naszymi jako odbiorcy. A okazuje się, że nie jest to standard w tej branży. Dobry dostawca słucha potrzeb i inwestuje w rozwój w celu poprawienia świadczonych usług dla swoich klientów. A dobry dostawca palet to też oszczędność czasu i pieniędzy, bo pozorne oszczędności w zakupie palet mogą wygenerować dodatkowe koszty w innych obszarach działalności firmy, na przykład na wydziale pakowania, logistyki, produkcji. Niska jakość obsługi i niskiej jakości palety mogą w konsekwencji zatrzymać linię produkcyjną, wpłynąć na opóźnienia w wysyłce towarów do klienta, spowodować uszkodzenia przewożonego cennego towaru i spowodować w konsekwencji reklamację od klientów, a w wyjątkowych okolicznościach mogą spowodować nawet utratę klienta. Dlatego warto poświęcić chwilę uwagi, aby znaleźć dobrego dostawcę palet na rynku. Czyli nie kierować się tylko ceną, tak? Bo no paleta palecie, palety są takim tematem, myślę, że dosyć powszechnym, ale faktycznie to, co mówisz, chciałabym, żebyś rozwinął, jak to działa w innych firmach, jakie są twoje doświadczenia, bo powiedziałeś, że branża jest dosyć trudna. To jakbyś tak może z 2-3 słowa powiedział, jak to wygląda w branży. W naszej branży, tak jak powiedziałem, nie jest standardem dobra obsługa poprzez świadczenie dobrej obsługi paletowej, bo nie każdy potrafi utrzymać odpowiedni standard oczekiwany przez klienta. Bardzo często się zdarza, że cena, która jest bardzo ważnym wyznacznikiem w wyborze dostawcy, wpływa na wybór tego dostawcy, ale wpływa też w konsekwencji na produkt, który jest przez tego dostawcę dostarczany. Nie zawsze ta strategia wyboru najniższej ceny powoduje tą oszczędność, którą mamy wygenerować podczas zakupu palety, bo paleta w naszym procesie, mówię tutaj o klientach, w procesach klientów, ma spełnić zadanie logistyczne, a poprawność spełnienia tego zadania logistycznego jest uwarunkowana dobrą jakością palety. Nie zawsze ta oszczędność na początku, czyli zakupu taniego nośnika paletowego, przenosi się na dobrą i odpowiednią jakość tego nośnika i później realizację tego zadania w postaci przewozu towaru do klienta końcowego. I te oszczędności, które wygenerujemy na początku w zakupie palety, mszczą się później w procesach logistycznych, kiedy produkt jest nieodpowiedniej jakości, nie jest odpowiednio na przykład wysuszony czy oznakowany, ale to opowiem o tym w dalszym procesie naszego webinaru.